Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Sigius. Będziemy przechodzić dalsze levele i mam nadzieję, że będę mógł teraz zrobić upgrade'y. Tak, mamy teraz upgrade'y na początek odcinka. I co byśmy chcieli zupgrade'ować? Co byśmy chcieli zupgrade'ować, wam powiem. Chciałbym chyba zupgrade'ować łuczników, aby dać im co? Mogę albo dać im większy damage, albo nic nie mogę. Mogę też zaryzykować i dać. Tutaj się nie opłaca zdecydowanie, bo spawn z tumor, to mi się to nie podoba. Wydaje mi się, że właśnie polecę w damage, jeżeli chodzi o łuczników. Lecimy w to, prawda? Lecimy w podwójny fucking damage! Znaczy, podwójny, 20% więcej damage'u. Mam jeszcze 18 expa, czy mógłbym na coś wydać? Mógłbym wydać na szybsze, znaczy więcej expa, znaczy więcej golda wyciąganego przez pezantów. Ewentualnie na szybsze wyciąganie tego golda. Wydaje mi się, że szybsze będzie lepsze. Będą szybciej chodzić o 50%. A, dawajcie, robimy go szybszego. Robimy go szybszego i tyle. Lecimy dalej ze statystykami. Teraz poczekajcie, muszę tutaj załatwić sobie tak. Po pierwsze spele. Mogę zrobić tego dwa razy, dziękuję. Tak, golda nie ma na tym levelu podobno. Podobno nie ma na tym levelu golda, więc jeżeli zrobilibyśmy tak, potem tak, potem tak i potem tak, to jesteśmy idealnie ustawieni i możemy iść na pierwsze. Więc powiedzmy, wziąłem upgrade u osoby, której nie będę używał, ale wydaje mi się, że będzie git. O kurna, jaka agresywna muzyczka. I have a present for you, Cezar. O, zobaczysz w trakcie walki. Nie wiem, do czego jesteś zdolny, ale lepiej zagrajmy w takim razie bezpiecznie. I ogólnie tak, gold wychodzi nam samemu, bo nie musimy go zbierać. I teraz jakbyśmy chcieli to zagrać? Okej, co on wypuścił? Wypuszcza normalne wojska, dobra, normalne wojska wypuszcza, więc nie muszę się zbytnio o to martwić. Więc teraz tak, podwójne wojska pójdą tu. Za nimi pójdzie mag, znaczy leczący ziomeczek. Have I shown you my latest creation? Creation? Yes. May I present you the Maze Rider? Stop. No kurna, nie, znowu jeżdżącego cwela będziesz miał. Czy to nie jest już zbyt wiele? Czy nie pozwala sobie na zbyt wiele, kolego? No kurna, no mi się to przestaje po prostu podoba. Nie chcę jednak tego, nie chcę, nie. Chcę dwójkę, chcę zrobić jeszcze więcej łuczników. Dawajcie, lecimy z większą ilością łuczników. Teraz zrobimy sobie defenderów podwójnych. Lecimy, znaczy gdzie jest ten Maze Rider? Ja pierdzielę, jak to napierdziela. Okej, szósteczka. Strzelamy tutaj z łuczników. Siódemeczka, strzelamy znowu z łuczników. Sir, these Maze Riders are tearing us apart. No, what the fuck are you pierdzieling about? Ten Maze Rider dostał od nas wpierdy, po czym wy mówicie, że my mamy z nim problemy? Naprawdę? Czy ta gra jest jakaś chora i naprawdę nie widzi tego, co się naprawdę dzieje i uważa, że o, dobra, niech będzie w takim razie, niech będzie, nie no, naprawdę, oni nas rozpierdzielają. To nie to, że oni zginęli szybciej niż w ogóle doszli do jakichkolwiek naszych wojsk, ale no spoko. We can't hit anything thanks to that damn smoke. Mamy fire archera odblokowanego, to zarąbiście i będziemy napięciać z ognia. Więc idziemy, no więcej już nie zrobię, no Gierko, proszę mi tutaj nie narzucać, żebym robił fire archerów. No dobra, ja mogę robić więcej fire archerów, bo ja lubię wszystko zawsze, co jest związane z ogniem. Ale to już starsi, czy nawet mniej starsi widzowie wiedzą, że to jest po prostu coś, co ja po prostu uwielbiam. Okej, okay. Robimy więcej, nie, kolego, podwójnych robimy. Robimy teraz jeszcze też maga, robimy teraz też łuczników, którzy będą mieli podwójny damage. I zaraz robimy sobie ognistych łuczników, którzy będą napierniczać tam w ich osadę. Dawajcie, napierniczamy, łucznicy, ile tylko możecie. Tylko tyle, ile możecie, napierniczajcie. O Jezu, jeszcze gaz dymny puścili nam, kurna, żeby nam wszystko zakryć do jasnej cholery. Ale my sobie, spokojnie, my zaraz zrobimy sobie więcej łuczników i dopiero wtedy będziecie płakać, tak? Jak my też robimy sobie leczących coraz ziomeczków, my robimy sobie normalnych ziomeczków, które będą pod waszą bazą. Zobaczcie, jak się palą. Zobaczcie, jak się palą, śmiecie. Śmiecie, mamo, nie dzwoń teraz! Teraz ja nagrywam, nie mogę cię odebrać. Wybacz mi, moja kochana mamuśko. Lecimy, dawajcie, lecimy. Wchodzicie w tą bazę i tyle. Wchodzicie w tą bazę i napierniczacie, trzymamy spację, żeby jeszcze sobie to wszystko ułatwić. Dodamy sobie tu jeszcze łuczników, dodamy sobie więcej ognistych łuczników, dodamy sobie normalnych defenderów, dodamy sobie łuczników z podwójnym damage'em i powinniśmy ich teraz wszystkich chyba już załatwić, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale widzę, że może być tu jeszcze ciężko, że to może być jeszcze, że to może nie jest jeszcze koniec tego wszystkiego, tego naszego całego cierpienia. Dawajcie, może teraz już tam będzie wystarczająco naszych ziomeczków, czy nie? Uwaga, czy my to zwyciężymy teraz? Tak,
mamy Wiktory, mamy Wiktory, zrobione pierwszy level, mamy 45 expa zdobytego, więc to jest świetnie. Mamy świetnie, nas dużo expa, będziemy mieli do upgrade'u naszych postaci. Uuu, teraz nie mogliśmy nic zrobić. Możemy tylko, możemy teraz tylko zdobywać golda. Co ja bym puścił? Nie możemy golda zdobywać. The fuck? Przepraszam, nie, trójeczka. Czemu teraz tylko wojska legionistów oraz łuczników, czego nie mamy nawet jak zbytnio hajsu zdobyć, więc idą tylko w naszą czwórkę. Nie fajnie, naprawdę. Ale wydaje mi się, że damy sobie radę, że tu jest jakaś, że to jest jakaś podpucha i nagle będzie o wiele, wiele łatwiej. Zaraz się przekonamy. Okej, więcej legionistów musimy zrobić. Chyba, że nam coś odblokuje. Mamy jakiś Cezar. Mamy Cezara, którego możemy wypuścić na naszą falę. Okej, no to niech leci. Niech ten Cezar leci, zobaczymy co on tam będzie mógł w stanie zrobić. Wow, kolego, spokojnie. Nie aż taką akcją. Kurwa, wyrzucił się na nich jak w cholerę. Wyczyścił wszystko. Ale ja nie narzekam. Ja nie narzekam, wszystko nam tutaj ładnie wyczyścił. Trochę gold nam zabrał, owszem, bo jednak to był mały lub no mniejszy lub większy wydatek, ale był. Okej, mamy teraz dodatkowych łuczników. Cokolwiek to znaczy, czy możemy ich wypuszczać szybciej o wiele. Ale teraz on wypuścił swojego Vercinga do jasnej cholery. Niedobrze. A, ale teraz jak my wypuszczamy te wojska, to one też dostają damage. Ile potrzebuje golda? 200, żeby go wypuścić naszego tego, Cezara. Tylko fajnie, bo jakbym mógł sobie zrobić kogoś, to będzie mógł zbierać tego golda, bo na razie nie mam żadnych tego typu wojsk. I to jest nasz problem. To jest aktualnie nasz motherfucking problem. Okej, dawajcie, łucznicy tutaj muszą wychodzić. No szybko wychodzić. Wychodzić, szybko. Pokażcie im, gdzie raki, żeby musieli ich odepchnąć. Dawajcie, napierniczacie ich całą armią, dobrze. Trójka, teraz szybko czwóreczka do zrobienia, dawajcie, szybko czwóreczkę potrzebuję. Okej, i napierniczajcie Vercinga. Niszczyć ich, jego jak najbardziej go musicie napierniczać, dobrze. Owszem, nie wyczyściliśmy wszystkiego, co chcieliśmy, ale chyba jest wystarczająco, żeby to wszystko odepchnąć, czy nie? Nie wiem, base is under attack, więc musimy zrobić legionistów, którzy będą tutaj trochę w stanie ich odepchnąć, troszeczkę, przynajmniej, no dawajcie. No nie jesteśmy w stanie ich odepchnąć, co to ma znaczyć? Nasi łucznicy są na tyle słabi, że nie jesteśmy w stanie ich odepchnąć. Oj, kurde, potrzebujemy oczywiście łuczników, którzy zaczną tutaj napierniczać. Tylko niech nie zginą, bo jeżeli zginą, to jest słabo. Bo tutaj Cezar ładnie po papie dostaje, a my jesteśmy trochę w tarapatach. Okej, trójeczka. Będziemy mogli zaraz zrobić czwóreczkę. Bang. Lepsi łucznicy. I przyjechał Vercing, fuck. A Vercing wiemy, że może trochę ponapierniczać w nasze wojska, jak i w naszą bazę. To my też byśmy w stanie napierniczyć więcej z git. Trójeczka zrobić kolejne wojska. Potrzebujemy kolejnych wojsk, 75 golda. Okej, i teraz próbujemy uzbierać na Cezara. Jeżeli uzbieramy na Cezara, to może wtedy, jeżeli się rzuci na Vercinga, to powinniśmy to wszystko zwyciężyć. Dawajcie, zbieramy teraz golda. Przyspieszamy sobie gierkę, niech tutaj leci wszystko szybko. Niech tutaj wszystko wyczyści. Jeszcze trochę golda, jeszcze troszeczkę. Okej, przyleciał nam Vercing. O Jezu, odepnął nas strasznie, a my golda nie mamy, uwaga. Okej, no nie chcę teraz używać naszego, bo chcę poczekać, aż będę mógł użyć tego na Vercinga. Nie chcę używać tego przed, tylko jak dopiero będzie Vercing nadbiegał, to wtedy użyję naszego właśnie Cezara. Dawajcie, potrzebujemy jeszcze trochę golda, 20, no i Vercing nadbiegaj, dawaj. Dawaj, o, Vercing nadbiega, więc my lecimy teraz z tematem. Bum! Napierniczam i wygrana. Cezar jest oczywiście lepszy niż Vercing i mu to pokazaliśmy. Niech teraz płacze. Bang! Tak łatwo było. Łatwo było Vercing. Zrobicie napierniczyć. Okej, select. Mamy 106 expa, czyli możemy naprawdę dużo zrobić. My teraz tak, Fire Archerów mamy, więc fajnie byłoby, jakbyśmy mogli im zwiększyć damage. Mamy jedynie do możliwości zwiększenia HP lub range'a, więc zwiększmy sobie im range'a. No Jezus, nie, no ten nos mnie naprawdę dzisiaj rozpiernicza, chociaż nie, może nie będziemy zwiększać jeszcze żadnego range'a. Poczekajcie, na początku będę potrzebował golda, bo nie było nic, że ten level nie ma golda, więc on na pewno, poczekajcie, ma golda? Ma golda. Więc potrzebujemy na pewno gości od golda. Legionistów już tak bardzo nie używam, więc ich może odpuścimy. Damy sobie na to miejsce normalnych mieczników. Damy sobie na trójkę defenderów. Na czwórkę dam, mamy tylko 4 sloty. Mamy tylko 4 sloty, więc zamiast łuczników damy sobie ognistych łuczników. I chociaż może ten leczący. Czy ten leczący jest tak bardzo potrzebny? Czy on tak wiele daje?
A, dajmy go, będziemy mieli po prostu ognistych łuczników, którzy będą mieli większego range'a. Natomiast jeszcze w defenderach damy sobie trzeci level, będą mogli wychodzić w trójkę. Będą mogli wychodzić w trójkę, oczywiście możemy tu jeszcze spela jednego dodać. Dodaliśmy sobie spela, więc zarąbiście. Idziemy z temacikiem, idziemy się napierniczyć wersingiem dalej. No okej. No skończyć z nim gadać, nie chcę się z nim gadać, robimy... poczekajcie, oczywiście robimy sobie tych szybszych pezantów, żeby szybciej chodzili, żeby szybciej to zbierali. Dawać, dobrze. Teraz tak, defenderzy 225 golda potrzebne jest, żeby zrobić tych najlepszych, goddammit. Ok, piąteczka i leci trójeczka. Teraz potrzebujemy golda na łuczników z zasięgiem. Trzęsienie ziemi, trzeba się czymś martwić. Za przeproszeniem, no mogę zrobić to, dziękuję. Czemu ta świnia tutaj leci do jasnej cholery? Dawaj, napierniczamy ich z łuczników. Łucznicy ich jeszcze napierniczają bardziej. Robimy teraz jeszcze kolejnych łuczników, którzy będą tutaj czyścić. Bang! Zobaczcie, jak to świetnie wygląda, jak to świetnie wszystko współpracuje ze sobą. Robimy kolejnych defenderów, którzy tutaj będą dochodzić. Ten zasięg o 50% wydawało się 50%, ale naprawdę czuję, że to jest wielka odległość. Czy oni mają jakiegoś behemota? Dobrze przyznałem, że mają jakiegoś behemota. God fucking damn, jakiś behemot będzie jeszcze nadchodził teraz. Jakby tego było za mało, to potrzebuję jeszcze jakiegoś behemota do całej rodzinki. No na pewno. Na pewno tego potrzebuję. Na szczęście mamy naszego Cezara, więc będziemy mogli sobie nim jeszcze ułatwiać robotę. Chociaż no 200 golda to nie jest. No piechotą 200 golda nie chodzi, tak? Więc jednak będzie trzeba się na niego rzucić. Uwaga, Cezar, leć. Leć, Cezarze, i napiernicz tego behemota. Musimy go jak najszybciej zniszczyć, tak? Więc niech tutaj napiernicza. Cezar, gdzie jest Cezar? O, nadjechał Cezar. Podjechał, napierniczył trochę w tej okolicy. Podjechał trochę dalej, napiernicza trochę dalej. Jest świetnie. Zobaczcie, ile mamy golda. Więc to jest tona pieniędzy. A my możemy sobie jeszcze używać lepszych speli u tego Cezara, tak? Bo my mamy jeszcze u niego inne spele, jakim zaraz powiemy, jakie są tutaj spele, tak? Żeby nie było, że ja tylko jedne spele cały czas używam. Możemy jeszcze zrobić na niego tu jakiś cokolwiek to jest, oraz jeszcze tutaj coś takiego. Za 450, dawajcie, uzbieramy 450 golda i tego użyjemy. Aha, czyli naszym misją są teraz zabić bohemoty. To nie są behemoty, to są bohemoty. No używajmy tego. Niech tutaj poleci, zobaczymy co się stanie, jeżeli użyjemy tej najmocniejszej mocy u naszego Cezara. Jestem naprawdę ciekaw, co to, jak on tym napierniczy. Uwaga, nadjeżdża. I co on zrobi? Okej, no napierniczył sobie po prostu w bazę i nawet żadnego damage'a nie zadał, więc nie fajnie. Ale mamy Centuriana, mamy nowy Heavy Range Defensive Resistance to Range wojowników, czyli mamy lepszych defenderów. To mi się podoba, bo on już będzie na dystans napierniczał, to jeszcze będzie bronił się na dystansowe damage'e, więc zarąbiście, dodajmy sobie tych jak najwięcej. Dawajcie, tutaj defendery idą. Musisz się bronić. Spell. No spell tu miał być użyty, halo. Okej, spell jest tutaj użyty w końcu. No kurna, już się martwiłem, że się nie użyje go. Potrzebuję więcej łuczników. Potrzebuję więcej obrońców. Dawajcie. Potrzebuję leczącego gościa. Dobrze, świetnie. Więcej łuczników, więcej leczących, więcej obrońców. No kurde, pichrzań się. Okej, mamy jakieś meteoryty. Bum. Meteoryty więcej napierniczają, więc zarąbiście. Tylko, że nie widzę jakoś takiej wielkiej różnicy w tym, co się stało. Macie więcej obrońców. Więcej tych legionistów. Nie, jak to są centurianów, przepraszam. Więcej łuczników, którzy będą napierniczać na dystans. Jeszcze jednego leczącego. Jeszcze więcej obrońców. Jeszcze więcej łuczników. Meteoryt potrzebny jest. Okej, meteoryt puszczony. Świetnie, dawajcie, niszczyć tego behemota. Musimy trochę zwolnić z gierką, bo się zaczynam gubić co klikać. Dawajcie, tutaj będzie musiał zrobiony być ten. Tu muszą być meteoryty. Bang, wszystko ładnie wyczyszczone. Teraz potrzebujemy legionistów, centurion, żeby oni tutaj podeszli i zaczęli niszczyć, przyjąć na klatę damage dystansowe, bo jednak oni się jedynie są w stanie tym obronić. Bang. Siódemeczka, żeby tutaj puścić meteoryta na nich. Dobrze. Szósteczka, żeby puścić na tego behemota, bo to jest ostatni behemot, którego potrzebujemy zniszczyć. Więc jeżeli nam się to uda zrobić, jesteśmy w domu.
Jesteśmy wtedy po prostu w domu. Mamy wszystkich bezowód zniszczonów i wygraliśmy przez to. Czyli naszym miejscem nie było rozwalenie bazy, a zniszczenie po prostu danej ilości behemotów, więc daliśmy sobie radę. Let's fucking go. Przecież, bo nie przeczytałem, czy jest gold. Jest gold, więc nie musimy się martwić o to, że mamy tych. I teraz tak. Jeżeli mogę zrobić im większą ilość, to wydaje mi się, że będzie to opłacane, żeby zamienić ich z nimi. Ewentualnie tych magów chcę zbieprzyć. Oni się mogą chrzanić, bo oni naprawdę mało nam dają. Takie ustawienie będzie wystarczające. I teraz mamy, co to jest? Explosive Boulder. Aha, to są te kamienie, które spadają z góry. Ewentualnie to... Przecież statystyki muszę porównać. Okej. Czyli to się najbardziej by opłacało. Ma najgorszy cooldown. A nie, prawie ma najgorszy cooldown, ale za 100 golda to jest. Więc wydaje mi się, że będzie to łatwo upgrade'nąć, ale po prostu wziąć. Bierzemy to po prostu, zobaczymy, czy będzie się to opłacało używać. Jeżeli nie, to trudno. Lecimy z kolejną misją. Okej, dawajcie, zbieramy golda. Strasznie dużo pól z goldem jest. To mi się podoba. No dobra, chodźcie w lewo. Potrzebuję tego. Potrzebuję tego. Potrzebuję tego. Dawajcie, potrzebuję jak najwięcej golda zbierać. Potrzebuję tego. I was potrzebuję defenderów puścić, którzy będą to wszystko bronić. Okej. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Jeszcze potrzebuję łuczników. Tylko potrzebuję tych lepszych łuczników, okej. Bronić musicie ich. Musicie ich bronić, szybko, szybko, szybko. Dawajcie. Gdzie są nasi, do, defenderzy nadchodzą, nadchodzą też łucznicy. Okej, boulder. Bo tu jeżdżą koniki, kurne, do jasnej cholery, więc to mi się zaczyna nie podobać już. Nasza kawaleria jest troszeczkę inna, tak? Powiadacie. Dawajcie, potrzebujemy trochę więcej, wojsk do jasnej cholery. Wyleci nasz Cezar, bo on musi wszystko odepchnąć do jasnej cholery, no bo jest słabo. Jest naprawdę z nami słabo. Jeżeli patrzycie na to, zobaczcie, ile mam już HP straconego. O fajnie, dało nam boldera teraz. Super, szkoda, że jednego już boldera mamy, więc to nam zbyt wiele nie dało. Do jasnej cholery. Okej, okay, pierwszy gold jest tutaj, więc nie, potrzebujemy tego szybszego gościa. Potrzebujemy tego golda. Chociaż dobra, no niech będzie nim, że puszczę. Niech i będzie, że puszczę. Bum, wybuchło. Tutaj potrzebni są łucznicy. Aha, czyli tej misji potrzebujemy po prostu zniszczyć kawalerię. Niech będzie. Niech będzie, kawaleria będzie niszczona. Nie narzekam. Potrzebuję 270 golda. 270 golda potrzebujemy, żeby zrobić sobie naszych centurionów. Dawajcie, centurionów, przepraszam. Rzucajcie ich, rzucajcie. Teraz łucznicy są potrzebni. Tylko golda nie mamy. Jest strasznie problem, bo nie mamy golda żadnego. A nie mamy jak go zdobyć, bo tutaj ich wojska naprawdę nas przybijają po prostu do naszej bazy. I to jest niefajne. To jest niefajne, żeby się od tego odbić. To jest trudne po prostu, żeby się od tego odbić. Nie to co nie fajne, a trudne. Ale jeszcze tylko trzech potrzebujemy zabić. Więc to nie jest aż tak wielki problem. No i przynajmniej tak mi się wydaje. Uwaga. Okej, okay, ostatnie do zabicia, ostatnie do zabicia. Czy to wystarczy, żeby wygrać całą gierkę, czy jednak będziemy potrzebować coś więcej? Uwaga. Nie, jednak potrzebujemy teraz jeszcze go zniszczyć do końca. Tylko wydaje mi się, że to będzie po prostu a my mamy kawalerię odblokowaną. Teraz my zdobyliśmy kawalerię, ponieważ zabiliśmy ich kawalerię. No to się teraz strasznie cieszę. Okej, okay, potrzebujemy teraz wysłać naszych ludzi do golda. Tak, potrzebujemy ich wysłać do golda, żeby po prostu mieć jakieś szanse tutaj na zniszczenie ich. Bang. Bang, odepchnął, świetnie. Więcej łuczników. Więcej ludzi od golda. Let's go, let's go. Potrzebujemy aż do tego miejsca dotrzeć z wojskami naszymi. Okej, okay, kawaleria musi być puszczona. Puszczamy kawalerię na górną alejkę. Puszczamy teraz tutaj kulę. Zbieramy pieniążki. W sumie odpuszczasz do tego, do tego miejsca już nie mogę puścić. No dobra, myślałem, że to mogę do końca aż tak trzymać i tak dalej. Kawaleria. Kawaleria będzie nam zaraz potrzebna, chociaż najpierw zrobimy 5 defenderów, znaczy 4. Kawaleria teraz leci na dolną alejkę. Robimy podwójnych legionistów. Robimy teraz łuczników, jak zbieramy pieniążki, dobra, mamy pieniążki, mamy wszystko. Teraz niech napierdziela, po prostu niech napierdziela wszystko, ile wlezie. Dobra, przyspieszamy trochę. Nie, nawet zginie nam kawaleria, no trudno, najwyżej nam zginie. Przejdzie teraz kolejna. Okej. Robimy teraz tak, kawalerię, musimy tutaj zrobić legionistów podwójnych, maksymalnych defenderów, łuczników, więcej defenderów. I nawet naszego Cezara puścimy, żeby tutaj po prostu nam pomógł. Dawajcie, jak największa armia puszczamy
w stronę ich bazy. Wszystko jak najwięcej i tyle. Bang. I bronimy, znaczy napierniczamy, ile tam wlezie, kawaleria, podwójne centuriony, potrójne defendery, podwójne, znaczy ten, z zwiększonym zasięgiem łucznicy, znowu potrójni defenderzy, znowu podwójni centurioni, kawaleria, łucznicy na zwiększonym zasięgu i wygraliśmy. Zdecydowanie wygraliśmy, nie ma opcji, żebyśmy to przegrali. Jeszcze puszczę nawet naszego Cezara, żeby się tutaj upewnić, że to wszystko będzie wygrane. Bang, przyjeżdża, napiernicza w bazę. GG, well played. Bang! Oh yeah, oh, oh. Daliśmy sobie radę wygrać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugi odcinek z owej gierki. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie rzucić łapki w górę. A ja się z tym żegnam, do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. I cóż, siemanko, peace, yo! La 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 la